Krzysztof Zapała, napastnik reprezentacji. Krzysztof, wynik 2-0 po meczu z Włochami. Pierwsza bramka w dzisiejszym meczu w twoim wykonaniu. Już w pierwszej tercji miałeś sytuację, nie udało się wykorzystać, udało się w trzeciej. Dokładnie, w pierwszej tercji miałem sytuację, no nie wszystko wchodzi, w trzeciej się udało, najważniejsze wygraliśmy mecz, zagraliśmy przyzwoicie i to się liczy. Asystował ci Patryk Wronka, kolega z klubu Podhale Nowy Targ, czy to dzięki temu zgraniu drużynowemu udało się wspólnie zdobyć tę bramkę? No nie gram z Patrykiem akurat w klubie razem w piątce, aczkolwiek jest to młody zawodnik, który ma szansę coś pokazać w polskim hokeju i rzeczywiście wystawił mi ten krążek bardzo ładnie. W ciągu ostatniego roku to piąty mecz z Włochami. Przegraliście tylko jeden podczas Mistrzostw Świata. No ten najważniejszy. No tak, przegraliśmy, wygrywamy z nimi. No nie można powiedzieć, że mamy receptę. Oby tak było dalej. Jutro Kazachstan, to będzie trudniejszy mecz. Zawodnicy dłużej odpoczywają. Myślę, że to akurat, że dłużej nie ma znaczenia większego, ale to, że są dobrą drużyną, ma tu znaczenie. Fajnie, że możemy się zmierzyć z nimi, fajne przetarcie to będzie, możemy się czegoś nauczyć i tylko z pożytkiem dla nas. Jakiego rezultatu się spodziewasz po zakończeniu turnieju? Pierwszego miejsca. Dziękuję za rozmowę, Krzysztof Zapała.